Ta sukienka jest moja! Nie, bo moja! Klara, siostrzyczko, ta sukienka zawsze na tobie lepiej leżała. Proszę, wróć do mnie! Sukienkę zostawię tutaj. Do zobaczenia! Marysiu, gdzie ja jestem? Dlaczego tu jestem? Jestem w śpiączce, czy co? Więc jestem duchem? Muszę się obudzić. To za mało. Wiem, łaskotanie to zabroniony ruch. Wstawaj! To na pewno postawi mnie na nogi. Nie, to za dużo. Nie zadziałało. Okej. Spróbuję wrócić do swojego ciała. Mam nadzieję, że tym razem zadziała. Raz, dwa, trzy. To nie był najlepszy plan. Wszystkie czynności są w porządku. Twoja siostra jest zdrowa. Ale się nie budzi. Siostrzyczko, jestem tutaj. Słyszysz mnie? Jak ja to zrobiłam? Jestem tutaj. Godziny odwiedzin się skończyły. Musisz wyjść. Nie martw się, mogę wyjaśnić. Kim jesteś? Jestem aniołem. To mój identyfikator. Co ty gadasz? Prowadzę duszę do nieba. O nie. Złapmy się za ręce i wstąpmy razem do dobrego miejsca. Nie ma mowy. Jest dla mnie za wcześnie na opuszczenie tego świata. Dokąd się wybierasz? Uciekła? Życie wygląda inaczej, gdy nie ma się siostry. Filmy nie są tak ekscytujące. Popcorn nie smakuje dobrze. Marysiu, jestem tu. Przegrana sprawa. Marysiu, spójrz. To ja, twoja siostra. Zasłaniam ci widok. Ona mnie nie widzi. Potrzebuje czegoś innego. O, wiem. Mogę kontrolować moc. Mary, widzisz to? Co jest nie tak z lampą? To dziwne. Już wiem. Poważnie? Skończył mi się sok. Już. Ale wciąż jest popcorn. Popcorn! Chwila. Gdzie się podział cały popcorn? Co? Tu Klara, jestem tu? Moja głowa. Widzisz mnie? Duch! Pogadamy później. Wróciłeś. Musimy iść. Nie, zostanę tutaj z moją siostrą. Pyszne. Zostaw mnie w spokoju. Pudło. Au. Nie czuję się dobrze. O wiele lepiej. Znowu uciekła. Co to było? Chyba mi się przyśniło. Szkoła? To wygląda na wskazówkę. Hej, gdzie idziesz? Gdzie jest twój kapelusz? Książki ci spadły. Proszę, przestańcie. O, co jest? Spójrzcie w górę, chłopaki. Sami się prosiliście. Było super, czy co? O tak, będę ci dłużna, sys. Ci frajerzy mogą zrobić sobie przerwę. Ups. Dlaczego nie jesteś w klasie? Piszemy sprawdzian. O rany, w ogóle nie jestem przygotowana. Co mam robić? Spokojnie, pomogę ci. Dziękuję, Klara. Nie ważcie się oszukiwać. Obserwuję was jak jastrząb. Wspaniale sobie radzisz. Tak, to świetna zabawa. Wasz czas zaczyna się teraz. Jestem waszym nudnym nauczycielem. Ale jaja. Marysia, czy to są okulary?
przewidziało mi się. Co z tobą? Nic. Oto klucz odpowiedzi. Pierwsze to A, drugie B. Pozwól mi spisać. Co to jest? Odpowiedzi pojawiają się same. Ale jaja. Nie ma znaczenia, czy są prawidłowe. Koniec. Na razie. Czas się skończył. Oddajcie kartki. Wow, świetnie. Dziękuję. Wspaniała robota, Marysiu. Co to jest? Kto zapisał odpowiedzi na tablicy? Koniec lekcji. Marysiu, wyobrażasz sobie, ile będziemy w stanie zrobić? Nikt poza tobą mnie nie widzi. Pomyśl o wszystkich możliwościach, które... Marysiu, naprawdę zorganizowałaś sesję zdjęciową? Jak wygląda mój strój? Musimy iść. Wow, ja to zrobiłam? Odłóż to wszystko teraz. Dobrze. Wow, podoba mi się. Kontynuujmy. Dobrze. Wreszcie. O nie, Klara, stajesz się przezroczysta. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. I tak to ogarniemy. Wstać. Idziesz ze mną. Ja? Nie ty. Ona. Już czas. Lećmy. Proszę, daj nam szansę na odzyskanie Klary. Dobra, macie 2 godziny. To wszystko. Zniknął. Czas ucieka. Jak wrócić do swojego ciała? Muszę wymyślić coś innego. Ten TikTok jest przezabawny. Co robisz? Oglądasz TikToki? Znalazłam kogoś, kto może pomóc. Więc co potraficie? Ja widzę przyszłość. A ja rozmawiam z duchami. Czy w tym pokoju jest zagubiona dusza? Znajdziemy ją za sekundę. Używam tylko sprawdzonych metod. Ups, to nie działa. Zapomniałam włączyć. Awaria techniczna. Duszo, przyjdź do światła. Gdzie jesteś? To jest żałosne. Chodź tutaj, nie musisz się bać. Znalazłam. Mam cię. Wracaj do swojego ciała. Poważnie. Okej. Musisz zapłacić. Dobrze. Nie sądzę. Co powiecie na to, oszustki? Duch! Biegnij, świnko! Przyszedł mi do głowy nowy pomysł. Gdzie on jest? Przepraszam, zatrzymali mnie. Przygotowałem składniki eksperymentu. Proszę, sam wymyśliłem formułę. Z pewnością sprowadzi duszę z powrotem do ciała. Poza tym zabija pleśń. Coś poszło nie tak. Sam stałem się duchem. Co robimy? Wymieszaj zawartość wysokiej i szerokiej kolby. To też? Tak, nie zaszkodzi. Trzymam kciuki, żeby się udało. Tak, znowu jestem człowiekiem. Płacisz gotówką? Za co? Wynocha! Jesteś okrutna. Musimy się spieszyć do szpitala. Więc co dalej? Wiem. Spróbuję cię obudzić. Obudź się! Spokojnie! Wstawaj! Nie ma sensu. Marysiu, przestań. A może zmienimy ustawienia? O nie. Za późno. Mary, znikam. Siostro, zostaniesz w moim sercu na zawsze. Marysia? Co mi się stało? Klara, wróciłaś! Co za szczęście! To takie wzruszające. Rodzinne spotkanie. Już mnie tu nie potrzebujecie. To był długi dzień. Przydałoby się trochę snu. Masz absolutną rację. Wow! W końcu to są nie tylko figurki. Czy już jest ranek? Pokój wygląda zupełnie inaczej. W
To dziwne. Pobudka? Nie, dziękuję. Ten makijaż jest dziwny. To brokat? Cóż, moje zęby muszą być czyste bez względu na wszystko. Mycie zębów. Ani mi się śni. Kup jedną, a drugą dostaniesz za darmo? Doskonale! Dziewczyny, znalazłam dla was koszulę. Przymierzcie je. Koszule są identyczne, ale bliźniaczki wcale, a wcale. Bliźniaczki szykują się na zajęcia. Piórnik? Tak. Myślę, że to ci się przyda. A może i nie? Oczywiście, że tak. Podręcznik. I kilka ciężarków. Zaczynamy. Och, jest strasznie ciężka. Ciekawe dlaczego. Nie mam pojęcia. Brałam tylko jedną książkę. Klaro, już jestem. Wyjdź. On już przyszedł. Jak wyglądam? Muszę poprawić fryzurę. Doskonale. O, Klara idzie na randkę. Tak być nie może. Posiedź sobie w łazience. O nie, drzwi się zablokowały. Co mam teraz zrobić? Cześć! Podoba ci się mój nowy wygląd? Jest nietypowy. Otwieraj w tej chwili. Nawet magia nie pomaga. To by było na tyle z randki. Zamknij oczy. Niespodzianka! Zabawka dla mnie? Jejku! Niech mi ktoś pomoże! Gotowa? Ruszamy! Zabawne, co? To dość śmieszne. Pokażę wam naprawdę dowcipny filmik. Proszę. Oj, Klaro, nie smuć się. Klara śni słodkie sny, ale Marysia nie może spać. Zmieńmy ustawienia alarmu. Gotowe. Co? Czy to już ranek? Jest trzecia nad ranem. Ach, Marysiu. Gdzie jest twój budzik? Jest ostry. Muszę użyć mojej głowy. Też tak umiem. Sytuacja robi się napięta. Telefon nie radzi sobie z ciśnieniem. To twoja wina. Ojejku. Nie chciałam. Myślę, że szampon zadziała. Czas na prysznic. Po prostu pożyczę szlafrok od Klary. Hej, mamo. Przyszłam porysować. Co ty robisz, Marysiu? Skąd wiedziałaś, że to ja? Masz aparat. A teraz wyczyść lodówkę. Dzięki za strój. Pomogę ci. W ten sposób dostałem się na naszą uczelnię. Czy to nie wspaniałe? Zaraz wracam. Pewnie sprawdzę telefon. O, wróciłaś. Szybko się przebrałaś. Przepraszam, muszę odebrać. Puściłaś telefon. Co? Hej! Wow, jak to zrobiłaś? Znowu ktoś dzwoni. A, nawet o tym nie myśl. Znowu poszła. Ja też powinienem iść. To ciasteczko jest pyszne. To mój chłopak. Nie, bo mój. Ja biorę faceta, ty dostajesz ciastko. Chciałabyś.
No nie. To szaleństwo. Kolejna nudna książka. Moja siostra potrzebuje przerwy. Hej, dlaczego przewróciłaś się stronę? Dobrze, sama tego chciałaś. A masz! Auć, co to było? Dziewczyny, znowu się kłócicie? Ja czytam. A ja robię porządki. Wspaniale, moje aniołki. Ach, było blisko. Mamo, gdzie jest moje kieszonkowe? Kieszonkowe? Proszę. Mamo, czy mogę dostać trochę pieniędzy? Ty też. Trzymaj. Mamo, daj mi kasy. Serio? Dopiero co dostałaś. Tak, to zadziałało. Klara śni. Pomocy! Ha, ha, ha! Czego się boisz? Aha! Pomocy! To był dziwny sen. To był tylko sen. Są urodziny taty. Zróbmy dla niego coś miłego. Może. Mąka. Cebula jest zdrowa. Dodajmy jajko. I ostrą papryczkę. Oraz mleko. Teraz wymieszać. Ohyda. Gotowe. 100 lat, 100 lat. Oto twój tort. Pomyśl życzenie. Każdy dostanie swój kawałek. Ale to jest dobre. Czy to cebula? A, to smakuje dziwnie. Możesz wziąć mój kawałek słonka. I mój też. To najlepsze urodziny w życiu. Jeszcze jeden szczegół i moje arcydzieło będzie gotowe. Ojejku, doskonale. Muszę zrobić zdjęcie. Po prostu je nieco poprawię. O, idzie Klara. O nie, co za katastrofa. Mój obraz jest zniszczony. Kupiec już przyszedł. No to już po mnie. Dzień dobry. Czy mogę rzucić okiem? Co to? To jest... perfekcyjne. Biorę go. Czy tyle wystarczy? Dziękuję. Jestem bogata. Świetnie się z tobą bawiłam. Serio? Zaraz wracam. Wyglądasz inaczej. Aha. To mój chłopak. On mnie lubi bardziej. Jest mój. A właśnie, że nie. Bliźniaczki nie przestaną. Wystarczy. Mam już dość. Wychodzę. Odszedł. A tak bardzo go lubiłam. Będzie dobrze. Nie płacz. Serio? Oczywiście. Obiecuję. Miłość to magia. Zdrowe jedzenie jest takie nudne. Bycie złym jest do bani. Ten płatek śniegu to śmieć. Żartowałam. Czy już udekorowałyście choinkę? Podoba mi się. No to zróbmy wspólne zdjęcie do naszej kartki świątecznej. O! Marysiu, odłóż deskorolkę. Nie, proszę, nie powinna leżeć na kanapie. Okej. Ups, tato! O-o. Co? Czy teraz zostałyśmy syrenkami? Jak to się stało?
Tato, kup nam psa! Tato, prosimy! Dość marudzenia! Jakiego chcecie psa? Słodkiego małego szczeniaczka. Silnego dobermana. Dobrze, zaraz wracam. Hej, jest tu ktoś? Cześć, czy to fabryka zwierząt? Kto tu zarządza? Przestań pukać. Czego chcesz? Zwierzaka. Pies kosztuje 100 dolarów. To za drogo. No to kot. Za 50 dolców. Czy ja wyglądam, jakbym wygrał na loterii? Nie. Co powiesz na rybkę? Jest za 10 dolców. Dobra, zapakuj dla mnie najtańszą. Tylko szybko. To było niegrzeczne. Oto twoja ryba. Pożałujesz tego. Więc stąd wzięła się klątwa. Dziewczyny, trzymajcie rybkę. Co mamy teraz zrobić? Będziemy musiały powiedzieć Genkowi, że jesteśmy syrenkami. Dobrze. Chodź, zdradzimy ci nasz sekret. To jest takie niezwykłe. Czy powinniśmy obejrzeć małą syrenkę? Ach, tu jest za gorąco. Mam pomysł. O, nieźle. A co z tobą, Marysiu? Czy mogłabyś mnie powachlować? Proszę. Okej. Za mocno. Au! Marysiu, przestań uderzać mnie swoim ogonem. Dzięki. Też mi co? Co za maruda? O, co za ładny top. Będzie dobrze na mnie wyglądał. Ale potrzebuję czegoś do kompletu. Spodenek! Oddaj mi je! Puszczaj! Okej, Klaro. Spływaj stąd. Nie założysz shortów na ogon. One są moje. Moja siostra jest taka wredna. Kto to może być? Siemka, czekam na Marysię. Sam trafię. Co? Wreszcie moje słodkości chcieli nas rozdzielić. Znowu? Kto to? Dzień dobry panu. Przyszedłem na randkę z Klarą. Miło mi pana poznać. To za dużo chłopców. Wiem, co powinienem zrobić. Dziewczyny, zepsuję wam nieco szyki. O nie, ale wstyd. Czy to jest ogon? To rekin! To my sobie pójdziemy. Czuj się jak w domu, rybko. Trafisz właśnie tutaj. Wszystko twoja wina. Zmieniłeś moje dziewczyny w syrenki. Napraw to w tej chwili. Aha. Co? Gdzie zniknąłeś? Pokażę ci, kto tutaj rządzi. Ej, ty! O, przepraszam. Pomyłka. Mój błąd. Mam pomysł. To przebojowy ogon dla złej syrenki. Zrobię sobie tatuaż. To wygląda super. Będę miała cały ogon w tatuażach. Ale ekstra. Kto podejdzie do tablicy? Ty, Klaro. Ja? Nie mogę. No bo wie pan. Mam ogon. Dobrze. W takim razie ty podejdziesz, Marysiu. Ja? Dlaczego? Też mam ogon. To w sumie rodzinne. Dobrze. Gienku, podejdź. Ja? O nie. Szybko dajcie mi wody. Gdzie jest mój ogon? Dlaczego nie wyrósł? Chodź tu, głupiku. Czy powinniśmy zabrać rybkę na spacer? Nie, obroża nie pasuje. Znalazłem cię. Zabieraj swoje czary. A ty zaniesiesz moje zakupy. Narka! Zapraszam. Połóż tu swoje produkty. To będzie 50 dolarów. Dzięki. Zapraszam ponownie. On jest taki łatwowierny. Kto to był? O, skarb! Złoty zegarek. Stój, włamywaczu. Ręce do góry albo będę strzelać. Nie możesz zastrzelić człowieka z pistoletu. To niegrzeczne. Dobra, to użyję łuku. Nie. Śmiało, dziewczyny. Strzelam.
Oddaj mi to! Dziewczyny, darujcie mi i po prostu wezwijcie glinę. Racja! Hej, mamy tu włamywacza! O, policja! Panie włamywaczu, obudź się! Przyszli po pana! Rybko, chcesz przekąskę? Ona chyba nie lubi psiej karmy. Tato, mamy przynieść do szkoły nasze zdjęcia z dzieciństwa. Gdzie one są? W rodzinnym albumie. Ale nikt nic z nim nie robił. Coś wymyślę. Gdzieś tu to miałem. Temu przyda się trochę Photoshopa. Kopiuj, wklej. I dodaj kilka szczegółów. Dziewczyny, wasze zdjęcia z dzieciństwa są gotowe. Powodzenia na lekcji. Gdzie są wasze zdjęcia? Rzućmy okiem na Marysię i Klarę. Co to jest? O, pomieszałyśmy albumy. Pomyłeczka! Aport! No ej, ruszaj! Przynieś piłkę! To na nic. Bu! Co? Dlaczego to robisz, Marysiu? Bu! Ha! Byłam na to gotowa! Teraz ty będziesz syrenką! Mamy remis! Ile? Nie mamy takich pieniędzy! Mam pomysł! Zrób sobie fotkę z prawdziwą syrenką za tylko 10 dolców! Będzie taka egzotyczna! Dzięki, ale nie! Marysiu, powiedz gul gul! Nie, to był kiepski pomysł. W sumie to nie musimy iść na zakupy. Hej, tu morska wiedźma! Wiem, że tu jesteś. Wyjdź! Gdzie zniknąłeś? Tylko szybko. Co znowu? Przełam klątwę rzuconą na moje córki. Proszę, bycie półrybą jest kłopotliwe. Niech pomyślę. Dobra. Musisz wypełnić dwa... Nie, trzy zadania. Trzy zadania? O nie, pewnie są bardzo niebezpieczne. Jak walka ze smokiem? Dobra, mamy umowę. Pierwszym zadaniem jest wysprzątanie mojego sklepu. Jest dość zakurzony. Sprzątanie? Tylko tyle. Super. Hej, ludzie, dajcie znać w komentarzu, w co jeszcze mogę zmienić bliźniaczki następnym razem. Pierwsza opcja – ośmiornice. Druga – centaury. Trzecia – koty. Wymyśl czwartą opcję i skomentuj poniżej. Będę czekał. Gotowe. To niesamowite. Zadanie drugie. Głodny jestem. Zrób mi przekąskę. Czy zamiast tego możemy coś się zamówić? Co ty bredzisz? Ty masz gotować. Idź do kuchni. Proszę pana, oto pańskie ciasto. Pychotka? Uwielbiam desery. Ale to było dobre. Zostało jeszcze jedno zadanie. Co to będzie? Trzecie zadanie. Wiesz co? Przydałby mi się masaż. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Zrelaksuj się i odpręż. Stój! Jak to może uwolnić moje córki od zaklęcia? W porządku. Oto co musisz zrobić. Kumam. Dzięki. Czy do końca życia będziemy miały ogony? Cześć, rybki. Czy jesteście gotowe na niespodziankę? Spójrzcie, kogo do was przyprowadziłem. To pies. Spełniło się nasze marzenie. Wow, klątwa zniknęła. Znów jesteśmy ludźmi. Żadnych ogonów i mamy psa. Dzięki, tato. Od teraz nasza rodzina będzie żyła w ciszy i spokoju. I żadnych ryb.